Witam serdecznie, tu dr Bartek Kulczyński. Dzisiejszy temat to goździki. Wielu osobom przyprawa ta kojarzy się z grzanym winem, produktami marynowanymi, kompotami czy też z kiszoną kapustą. Ale goździki to zdecydowanie coś więcej niż zwykła roślina przyprawowa. W tym filmie opowiem, dlaczego warto regularnie sięgać po goździki i wcale nie mam tu na myśli ich walorów smakowo-zapachowych, ale właściwości prozdrowotne. Na końcu tego odcinka podam też proste przepisy na syrop i napar z goździków, które zawsze stosowała moja babcia i które to były pomocne w okresie osłabionej odporności. Zacznę jednak od omówienia działania leczniczego goździków. Jeśli jesteś ciekaw, jak mogą one wpłynąć na Twoje zdrowie, to zapraszam do oglądania. Jako naukowiec na samym wstępie muszę podkreślić jedną rzecz. Na dzień dzisiejszy nie dysponujemy zbyt wieloma badaniami naukowymi dotyczącymi właściwości zdrowotnych goździków, które zostały przeprowadzone z udziałem ludzi. Wiedza, którą dysponujemy na temat działania goździków, pochodzi w większości przypadków z eksperymentów in vitro i doświadczeń na zwierzętach. I to właśnie głównie na tych danych naukowych będą opierać swój dzisiejszy film, gdyż po prostu takich badań mamy aktualnie najwięcej. Dopowiem tutaj jeszcze, że zbadane właściwości zdrowotne goździków wynikają przede wszystkim z obecności w nich związku o nazwie eugenol. Eugenol to składnik fenolowy charakteryzujący się wysoką aktywnością przeciwutleniającą. Jest głównym składnikiem olejku z goździków, ale występuje też na przykład w cynamonie, o którym w przyszłości nagram osobny film. Zasubskrybuj kanał, aby go nie przegapić. Pierwsza właściwość goździków, o której chciałbym powiedzieć, to ich działanie przeciwdrobnoustrojowe. Goździki, a przede wszystkim zawarty w nich eugenol, mają wysoką zdolność do hamowania rozwoju wielu różnych gatunków bakterii. Szereg przeprowadzonych badań naukowych pokazał, że związki zawarte w goździkach mogą hamować rozwój bakterii takich jak Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, czyli inaczej gronkowiec złocisty, czy też Listeria monocytogenes, która jest odpowiedzialna za wywoływanie zakażenia bakteryjnego nazywanego listeriozą. Goździki działają też przeciwgrzybiczo w stosunku do wielu różnych gatunków grzybów, w tym grzybów z rodzaju Fusarium, Mucor, a także Aspergillus. To właśnie wspomniane właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze sprawiają, że goździki są stosowane w niektórych domach w przypadku osłabionej odporności czy też infekcji bakteryjnych. Publikacje naukowe, do których udało mi się dotrzeć, pokazują również, że goździki mogą prawdopodobnie działać ochronnie na wątrobę. Naukowcy dowiedli, że eugenol, który znajduje się w goździkach, pomaga wątrobie w neutralizowaniu ksenobiotyków, czyli substancji obcych i potencjalnie niebezpiecznych dla naszego organizmu. Istnieją też dowody naukowe na to, że goździki mogą chronić wątrobę przed stłuszczeniem i marskością, a wszystko to za sprawą ich właściwości przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych. W tym miejscu dopowiem też, że w jednym z badań jego autorzy zauważyli, że składniki aktywne, które są zawarte w goździkach, mogą w pewnym stopniu chronić wątrobę przed szkodliwym działaniem alkoholu. Gdy mowa o korzyściach zdrowotnych wynikających ze spożywania goździków i olejków w nich zawartego, to trzeba również wspomnieć o właściwościach przeciwnowotworowych. Eksperymenty in vitro, które zostały przeprowadzone na różnych liniach komórkowych, jednoznacznie potwierdziły skuteczność goździków w kontekście niszczenia komórek nowotworowych. Autorzy badań zauważyli, że goździki mogą hamować rozwój raka jelita grubego, raka wątroby czy też raka piersi. To działanie przeciwnowotworowe odbywa się głównie na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, związki obecne w goździkach hamują cykl komórkowy komórek nowotworowych, czyli zapobiegają ich namnażaniu się. I po drugie, wzmagają one apoptozę, czyli śmierć tychże komórek. Na podstawie uzyskanych wyników badań naukowcy podkreślają, że goździki są obiecującym środkiem przeciwnowotworowym o możliwym działaniu wzmacniającym chemioterapię. W literaturze naukowej można znaleźć coraz więcej dowodów na to, że goździki mogą być pomocne w leczeniu wrzodów czy też w łagodzeniu objawów związanych z ich występowaniem. W doświadczeniach wykonanych na zwierzętach zauważono, że stosowanie ekstraktu z goździków może powodować zmniejszenie liczby i powierzchni wrzodów wywołanych na skutek działania etanolu i kwasu solnego. Mówiąc w skrócie, goździki za sprawą eugenolu mogą przyspieszać gojenie się żołądka. Naukowcy przypuszczają, że goździki działają ochronnie na przewód pokarmowy poprzez stymulowanie, czyli zwiększanie produkcji śluzu, który jest ważnym czynnikiem gastroprotekcyjnym.
Dodatkowo zauważyli oni, że inny ze związków bioaktywnych znajdujących się w goździkach, a mianowicie beta-kariofilen, ma zdolność do niszczenia bakterii Helicobacter pylori odpowiedzialnej za powstawanie wrzodów. Co więcej, składnik ten łagodzi stany zapalne błony śluzowej żołądka. Istnieją też pewne przesłanki naukowe co do korzystnego wpływu goździków na zdrowie osób zmagających się z cukrzycą typu drugiego, a także osób w stanie przedcukrzycowym, który poprzedza chorobę cukrzycową. W 2019 roku zostało opublikowane badanie pilotażowe, którym co prawda objęto niewielką grupę pacjentów, bo liczącą zaledwie 13 osób, ale uzyskane wyniki okazały się obiecujące. Badacze zauważyli, że stosowanie ekstraktu z goździków spowodowało znaczące obniżenie poziomu cukru we krwi zarówno przed, jak i po posiłku. Autorzy doświadczenia sugerują, że istnieje kilka możliwych mechanizmów, poprzez które goździki mogą obniżać stężenie glukozy we krwi. Po pierwsze, stosowanie goździków może prawdopodobnie zwiększać wychwyt glukozy z krwi przez komórki mięśniowe. Po drugie, mogą one hamować wytwarzanie glukozy przez hepatocyty, czyli komórki wątroby. I po trzecie, związki obecne w goździkach mogą hamować aktywność enzymów rozkładających cukier, takich jak alfa-amylaza i alfa-glukozydaza. Obiecujące są również wyniki badania, które przeprowadzili koreańscy naukowcy, dowodząc, że spożywanie goździków może prawdopodobnie chronić nasze naczynia krwionośne przed powstawaniem blaszki miażdżycowej. W jaki sposób miałoby się to odbywać? Otóż naukowcy sugerują, że związki obecne w goździkach zapobiegają glikacji apolipoproteiny A. Glikacja to proces, w którym na przykład do białka, w tym przypadku apolipoproteiny A, przyłącza się cukier. Na skutek tego procesu dochodzi do upośledzenia działania takiego białka, czyli nie spełnia ono już swoich funkcji w prawidłowy sposób. W efekcie nasz organizm traci pewną zdolność do regulowania poziomu cholesterolu we krwi. I o ile cholesterol sam w sobie nie jest niebezpieczny, bo jego stężenie w zdrowym ustroju jest odpowiednio kontrolowane zgodnie z naszymi potrzebami, to w tym przypadku możemy mówić o braku takiej kontroli. Podkreślam, że nie jest winny tu cholesterol, ale pewna dysfunkcja, która zaburza naturalną równowagę i w ten sposób może prowadzić do rozwoju miażdżycy. Zgodnie z tym, co można przeczytać w pracy naukowej, stosowanie goździków ma zapobiegać tym niekorzystnym modyfikacjom i w ten sposób chronić nas przed wspomnianą miażdżycą. Przypuszcza się, że goździki mogą być również cennym składnikiem w walce z trądzikiem. Trądzik pospolity to wieloczynnikowa choroba zapalna polegająca m.in. na nadmiernej aktywacji naszego układu odpornościowego na skutek aktywności bakterii z gatunku Propionibacterium acnes. W efekcie dochodzi do zbyt dużej produkcji i wydzielania cząsteczek prozapalnych, co powoduje nasilenie przebiegu tej choroby. Naukowcy zauważyli, że ekstrakt z goździków i eugenol w nich obecny mogą hamować wytwarzanie cytokin prozapalnych, takich jak czynnik martwicy nowotworu alfa, w skrócie TNF-alfa, a także interleukina pierwsza i interleukina ósma. Dodatkowo goździki hamują wydzielanie metaloproteinazy, która powoduje rozprzestrzenianie się stanów zapalnych w obrębie skóry właściwej. Na podstawie tych obserwacji badacze sugerują, że goździki mogą zmniejszać zapalenie skóry u osób zmagających się z trądzikiem. Wkrótce, prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu, nagram film całkowicie poświęcony roli diety w nasilaniu i leczeniu trądziku. Aby go nie przegapić, zasubskrybuj mój kanał i wciśnij dzwoneczek. Goździki podejrzewa się też o korzystny wpływ na zdrowie kości. Mimo, że nie są one źródłem wapnia, magnezu, witaminy D czy też witaminy K, czyli składników, które kojarzą nam się z mocnymi kośćmi, to naukowcy udowodnili, że związki fenolowe w nich zawarte pozytywnie oddziałują na komórki kostne. Doświadczenie przeprowadzone na zwierzętach pokazało, że eugenol obecny w goździkach jest skuteczny w zapobieganiu resorpcji kości, czyli ich rozkładu. Autorzy tego badania pokusili się nawet o dość daleko idące stwierdzenie, że goździki mogą w pewnym stopniu chronić przed osteoporozą. Takie działanie dotyczyłoby przede wszystkim kobiet w wieku postmenopauzalnym. Goździki posiadają łagodne działanie przeciwbólowe i właściwość ta jest najczęściej wykorzystywana w przypadku bólu zębów. W wielu sytuacjach żucie goździków pozwala uśmierzyć ból zęba, jednak należy pamiętać, że jest to tylko działanie tymczasowe i doraźne, i nie rozwiązuje problemu, bo nie usuwa przyczyny bólu. Dlatego nawet wtedy, gdy goździki pomogą na ból zęba, to ich stosowanie nie powinno zastąpić wizyty u dentysty. I na koniec, gdy mowa o żuciu goździków, to warto też wspomnieć, że mogą one pomóc w pozbyciu się zapachu czosnku po jego spożyciu.
Dlatego jeśli chcesz zniwelować zapach czosnku, to rzucie kilku sztuk goździków będzie dobrym rozwiązaniem. Tak jak wspomniałem na początku tego filmu, podam jeszcze prosty przepis na przygotowanie syropu i naparu z goździków. Aby sporządzić syrop z goździków, należy przełożyć do słoika około 10 do 15 goździków i zalać je jedną szklanką miodu. Dla wzmocnienia smaku i działania można opcjonalnie dodać też cynamon według uznania. Całość należy szczelnie zamknąć i odstawić na około 10 dni. Po upływie tego czasu należy wyciągnąć goździki, na przykład poprzez odcedzenie ich na sicie. Następnie do miodu dodajemy jedną szklankę soku pomarańczowego, mieszamy i gotowe. Proponuję stosować jedną łyżeczkę takiego syropu 3 razy dziennie. Przy okazji przypominam, że miodu nie powinny spożywać dzieci do pierwszego roku życia. Z kolei, aby sporządzić napar z goździków, należy zaparzyć 2 łyżeczki mielonych goździków w jednej szklance wody przez około 10 minut, oczywiście pod przykryciem. Napar ten najlepiej pić 2-3 razy dziennie w ilości około 100 ml na jedną porcję. Jeśli chciałbyś lub chciałabyś zaproponować temat dla jednego z kolejnych odcinków, to swój czas na tworzenie filmów na tym kanale poświęcam właśnie dla Ciebie. Dlatego napisz teraz w komentarzu, o czym chciałbyś lub chciałabyś, abym zrobił kolejny film. Wszelkie pomysły, które od Was otrzymuję, zapisuję sobie na specjalnie przygotowanej do tego liście i krok po kroku będę je realizować. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.